teraz. Szanowni Państwo, przechodzimy. Druk 1614. Projekt uchwały w trybie jednego czytania zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa. Do projektu uchwały według druku 1614 minął termin zgłaszania autopoprawek. Widzę, że ona się chyba tutaj pojawiła. A termin zgłaszania poprawek. Tak, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącej prowadzącej obrady. Sprawa dotyczy 1614, przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy miejskiej Kraków dotyczącej udziału Krakowa w staraniach o organizację zimowych igrzysk olimpijskich oraz paraolimpijskich. Referuję. Mam autopoprawkę dostarczona. Pozytywna opinia, mamy pozytywną opinię z uwagami prezydenta dostarczoną 14 stycznia. Autopoprawka dotyczy zmiany terminu. Czy pan przewodniczący Komisji Turystyki byłby uprzejmy opowiedzieć, czego dotyczy autopoprawka? Pan Tomasz, bardzo proszę, Urnowicz. Ale to jest autopoprawka złożona przez pana. Bardzo proszę. Najdostojniejsza pani przewodnicząca, autopoprawka została złożona przez projektodawcę, przez klub radnych PiS. Tak się losy moje polityczne potoczyły, że nie należy do tego klubu. Dziękuję. A wszystko jest przed panem, panie radny. W związku z tym... To jest poprawka. Aha, przepraszam bardzo, bo to jest autopoprawka dostarczona. Tak, w związku z tym mamy poprawkę w terminie właściwie. Aha. A pan Adam Kalita. Bardzo proszę, pan Adam Kalita, czy byłby uprzejmy? Czy jest na sali pan Adam Kalita? Procedujemy druk 1614. Ponieważ mamy, rzeczywiście, przepraszam bardzo, pan Tomasz Urynowicz, to jest jego poprawka, a autopoprawka zdobiona jest przez osoby, które złożyły projekt. Czy ja mogę prosić pana Adama Kalitę? Nie ma pana Adama Kalita, w związku z tym, to nie ma go. Będziemy procedowali za chwilę, jak się pojawi. Zawieszamy, tak? Tak, zawieszamy procedowanie druku.